Cześć! Na kanale Rootblock często serwujemy Wam informacje o smart home, gdzie wchodzą w skład testy odkurzaczy, testy różnych rozwiązań inteligentnych itd., itd. Teraz te najciekawsze przenosimy na kanał Alto, no i zaczynamy od naprawdę ciekawego odkurzacza ręcznego, Rootme X20. Do dzieła! Zaczynamy sobie jak zawsze od samego wyglądu urządzenia i tutaj są już duże zmiany w stosunku do odkurzaczy, które do tej pory testowałem. Przede wszystkim rączka. W Rootme X20 jest zupełnie inaczej zaprojektowana rączka do trzymania tego odkurzacza. Macie w ten sposób możliwość trzymania odkurzacza zarówno z góry, jak i w ten sposób, czyli tak naprawdę z przodu urządzenia. Dzięki temu, w zależności od tego, jaką końcówkę używacie, tak możecie sprzątać w danym miejscu. Zmienił się także sposób włączania odkurzacza. W tej chwili przycisk znajduje się tutaj z przodu obudowy i żeby uruchomić nasz odkurzacz, wystarczy przytrzymać go przez 1 sekundę. Odkurzacz w tej chwili startuje i my nie musimy trzymać tego guzika, więc jest to też spora różnica w stosunku do odkurzaczy, które były dostępne w tym momencie na rynku. Tutaj mamy bardzo prosty przycisk, który pozwala nam zmieniać tryb z trybu Eco na normalny, a także tryb Turbo. W zależności od tego, jakim trybem odkurzacie, tak długo ta bateria będzie wytrzymywać. Maksymalny czas sprzątania na jednym ładowaniu to 65 minut, co raczej jest przeciętną wartością. Są odkurzacze, które są w stanie sprzątać dłużej, ale mają za to mniejszą moc sądzą. Z tyłu mamy dwa wejścia, jedno na po prostu zwykłe ładowanie, kiedy nie chcecie korzystać ze stacji dokującej, tutaj wpinacie po prostu kabel do ładowania, a drugie to miejsce na stację dokującą. I tutaj kolejna zaleta, bo wszystkie odkurzacze ręczne, a właściwie większość, ma montowanie do stacji dokującej, która nie wygląda zbyt ładnie, jest po prostu duża. Za to ma możliwość trzymania różnych szczotek zamiennych. Rootme natomiast poszło o krok do przodu i poszło w minimalizm. W tym momencie mamy stację magnetyczną, która jest bardzo mała. I w ten sposób wpinamy odkurzacz, tą stację możecie przykręcić lub przykleić do waszej ściany. No i w tym momencie ten odkurzacz nam się ładuje i my po prostu nie musimy się o niego martwić, zawsze odkładamy w jedno miejsce, a on jest cały czas naładowany. W tym miejscu macie silnik, baterię, a także zbiorniczek. Bateria jest wymienna, Rootme chwali się tym, że jest możliwość wymiany ogniw baterii w bardzo prosty sposób, nie trzeba odsyłać odkurzacza do serwisu, co jest dużą zaletą. Tutaj mamy zbiornik, który ma standardowo 0,65 litra pojemności i wystarczy spokojnie na posprzątanie około 60-metrowego mieszkania. Oczywiście konstrukcja samego odkurzacza jest wieloelementowa, czyli możecie go dostosować do waszych potrzeb. To jest część główna, a wszystkie inne możecie doczepić tak, jak wam wygodnie. Jeśli jesteśmy już przy końcówce, to także nie jest tak standardowo. Mamy szczotkę, która jest z włosiem, która pozwala na sprzątanie kurzu na przykład z półek. Z racji, że jest to włosie podniesione, nie musicie się martwić o zarysowanie waszych mebli. Kolejną szczotką jest oczywiście szczotka do kanap wraz z plastikiem, który dopasowuje się do sprzątanej powierzchni. Ona jest gumowa oraz z włosiem, dzięki temu jesteście w stanie posprzątać na przykład kanapę, materacę, tapicerkę w samochodzie i wiele, wiele innych. Mamy także rurę, która jest zgiętka i tutaj nie jest ona przedłużką, tak jak w innych modelach odkurzaczy. Jest ona zakończona płaską końcówką, sprzątanie jakichś zakamarków zagrzejnikiem, czy na przykład w jakichś szczelinach w samochodzie, czy też w szczelinach waszej sofy. Jest bardzo proste, podłączacie, wysuwacie i możecie wygodnie posprzątać w każdym miejscu. Dzięki giętkości tej końcówki odkurzacz możecie położyć na przykład na podłodze i wygodnie posprzątać całą kanapę, nie martwiąc się o jednostkę centralną. Mamy także standardową aluminiową rurę, a także szczotkę. I tutaj powiedziałem, że zaskoczył mnie ten odkurzacz kilkoma rzeczami. Te, które wymieniłem, to już wiecie, natomiast jest, można powiedzieć, że czarny koń tych zawodów. Ta szczotka jest ulepszona dlatego, że ma inne włosie i rzeczywiście bardziej dokładnie zbiera nasz brud z podłogi. Dodatkowo ma tutaj wspomaganie rolką, czyli jeżdżenie tym odkurzaczem jest bardzo przyjemne, bo oczywiście szczotka jest z napędem, więc prowadzenie tego odkurzacza jest bardzo lekkie. No i tutaj wchodzi teraz czarny koń tych zawodów, czyli dołączany mop. W tym momencie za sprawą magnetycznej końcówki dołączacie do szczotki odkurzającej szczotkę myjącą, którą oczywiście w bardzo prosty sposób możecie wyprać i wymienić, bo jest ona na rzep. Nalewacie wodę i w momencie, kiedy odkurzacie, nie dość, że wciągacie brud, to automatycznie myjecie podłogę. I to jest coś, z czym spotykam się po raz pierwszy w odkurzaczach ręcznych i muszę przyznać, że troszeczkę zmienia postrzeganie sprzątania. Ta szczotka ma jeszcze jedną bardzo fajną funkcję. Kiedy wjedziemy w zaciemniony obszar naszego mieszkania, na przykład pod łóżko, czy też w jakimś pokoju, gdzie są zasłonięte rolety, automatycznie aktywuje nam się lampka, która pomoże nam dostrzec brud nawet w zaciemnionych miejscach. Nie mogło oczywiście zabraknąć naszego testu praktycznego. Przygotowaliśmy parę rzeczy, które mogą nam się wysypać na podłogę czy na dywan. Zobaczymy, jak odkurzacz poradzi sobie z tym wyzwaniem. Zaczynamy na trybie normalnym. We'll be right back.
Jak słyszeliście, odkurzacz też jest po prostu głośnym. Jest troszeczkę głośniejszy odkurzacz niż konkurencja. Normalny tryb pracy to 72 dB, czyli mniej więcej o 5-6 dB głośniej niż podobne odkurzacze. Dodatkowo odkurzacz ciągnie z mocą 25 tysięcy paskali. Jest to wartość troszeczkę wyższa niż przeciętny odkurzacz tego typu. Podsumowując, Rytmi X20 to tak naprawdę odkurzacz, który ma dopracowane kilka funkcji, których brakowało mi u konkurencji. Przede wszystkim wygodne sterowanie, czyli włączamy raz i nie musimy nic trzymać. Wygodna rączka, która sprawdzi się zarówno w pionie, jak i w poziomie. Bardzo fajnie przemyślana stacja dokująca wraz z ładowaniem. Pojemny zbiorniczek, bardzo dobra jakość wykonania. Tutaj mamy do czynienia z produktem troszeczkę wyższej jakości niż przeciętny odkurzacz tego typu. Dodatkowo sterowanie z aplikacji przez telefon, a właściwie możliwość podglądnięcia informacji na aplikacji przez telefon, gdzie sprawdzicie poziom naładowania czy czas pozostały do końca sprzątania. Kilka wymiennych końcówek, dodatkowo MOP. Więc myślę, że jest to fajna propozycja w okolicach 1600 zł. Myślę, że rozsądnie wyceniony odkurzacz. Jak na to, co oferuje? Mogę go śmiało polecić, dlatego że wnosi on sprzątanie na troszeczkę wyższy poziom, ze względu chociażby na tego dołączonego mopa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Dajcie mi znać koniecznie, co sądzicie o odkurzaczu Rytmi. Jeśli macie jeszcze do nas jakieś pytania, zapraszam Was do sekcji komentarzy, a my widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Cześć!